Dzień dobry, pszczółki moje kochane i trutnie. W dzisiejszym odcinku w nieustającej serii Odpicuj swoje alko. W zasadzie drugi odcinek z tej serii. W pierwszym odcinku robiłem grzańca z wina z mirabelki z dzikiej róży z wykorzystaniem przypraw do grzańca z browinu. W tym odcinku mam do wykorzystania mieszankę ziół staropolską miodową do nalewek i staropolską żołądkową do nalewek. Nie będę się miał, mam przygotowane wszystko do zrobienia nalewki miodowej. To znaczy tak naprawdę nie wszystko, bo nie mam miodu. Będę używał syropu z mniszka z dodatkiem cytryny i z dodatkiem chmielu hulmelon. Będę używał zamiast spirytusu zawartego w przepisie śliwowicy 50% z 2018 roku, więc już zdążyła sobie sporo odleżakować. Domowa staropolska miodowa rozgrzewa, wzmacnia układ krwionośny i immunologiczny, pomaga w leczeniu stanów grypowych, więc nadaje się jak znalazł na ten czas, kiedy zaczyna panować nowa grypa, która z Chin rozprzestrzenia się na cały świat. Zdaje się, że na zwykłą grypę też teraz właśnie jest sezon. Składniki na 3 litry. Mieszanka ziół staropolska miodowa, 1 litr alkoholu 95%, 1 litr wody, 0,8 litra miodu, sok z 3 cytryn, do smaku starta, skórka z cytryny lub pomarańczy bez albedo, czyli tej białej skórki, która jest gorzka. Chcę, żeby cała ta nalewka zmieściła mi się w tych pięknych dwóch buteleczkach. No to co mi się nie zmieści, to będę musiał natychmiastowo wypić. Więc użyję soku z jednej cytryny, użyję... O, widać jak jeszcze tutaj cytryna pływa. No też dodam tej cytryny. A później tak będę musiał to filtrować. No i nie będę dodawał wody, bo mam 50% alkohol, więc... Po co mam to robić? Zaczynamy! To są słoiczki po około 300 ml. Więc naleję sobie 900 ml alkoholu. No pięknie pachnie. Tak owocowo i śliwkowo, jak to śliwowica. Mililitry. Dlaczego robię to tak, że dolewam, że wlewam to wszystko do tej michy? No dlatego, żeby mi było wygodniej zaaplikować sok z cytryny, który wcześniej wyciskałem. Uda mi się to otworzyć i jeszcze przy okazji się nie upierniczyć. Jest! Padam, padam. To jest jedna z tych nalewek, które są bardzo szybko do picia, bo ten alkohol nie musi się szybko przegryzać. No i oczywiście jest słodziutki, czy znaczy ta nalewka zdrowotna. Kurczę, no on sam w sobie bardzo pięknie pachnie. Ten syrop, jest film na kanale oczywiście, jak syrop z mniszka robię ja. Nie nazywam go miodem z mniszka, dlatego że to nie jest miód, tylko to jest syrop cukrowy z dodatkiem kwiatów. Jest aromatyzowany, te części, które są w kwiatach, czyli pyłek, czyli nektar, który znajduje się w kwiatach, bo jest ich bardzo duża ilość, którą dodaje się do tego syropu. To one przechodzą do tego syropu. Natomiast, no, jak to nazwać miodem? Przecież to nie robią pszczoły tego. I teraz proszę Państwa, gwiazda tego odcinka, czyli zestaw ziół, w którym znajduje się gałka muszkatołowa, goździki, cynamon, imbir, anysz, kardamon, ziele angielskie i czarny pieprz. To jest zestaw na 3 litry, tak przynajmniej jest napisane na opakowaniu. I są w tym zestawie dwie saszetki, więc jak znalazł, ten mój pomysł był bardzo fajny. Nie będę musiał rozdzielać, proszę bardzo, dwie saszetki. Nie będę musiał rozdzielać, rozważać tego i będę miał na dwa razy. Oj, bardzo fajnie pachnie. Gałką muszkatową słodko bardzo pachnie i anyżem. Ziele angielskie? Kurczę, pachnie piernikowo, mocno tak jak pierniki Katarzynki. Ciach. A, może nagram jak to wygląda. To jest taki proszek. Czyli te przyprawy są mocno zmielone. Chyba dlatego, żeby oddały szybciej ten cały swój aromat i te wszystkie rzeczy, które chcemy, żeby przeszły do alkoholu. A, tu jest wermut, który... czy zioła do wermutu, które zalałem alkoholem, już są odfiltrowane. Pojawiło się zdjęcie na Instagramie. Na Instagramie do pachnącego żywicą. Więc niebawem będę dodawał ten macerat do białego wina. A może zrobię z winem z żółtej mirabelki? Kto pił kiedyś wermut z żółtej mirabelki? Chyba nikt. Łyżka! Zamieszam te wszystkie dodatki z alkoholem. Dam im odpocząć, przegryźć się i za około tydzień czasu będę filtrował. Dzień dobry, wieści z przyszłości. A gdyby ktoś z szanownego grona miał jakieś wątpliwości,
to po około 15 minutach nalewka wygląda tak. Czyli klaruje się wybitnie szybko. Przynajmniej w tej wersji, którą ja zaprezentowałem. Czyli z dodatkiem nie miodu, a syropu z mniszka. To, co odpadnie na dno, to zostawię w butelce. A to, co będzie jeszcze w formie zawiesiny chciało pływać w toni alkoholu, przefiltruję przez filtr do kawy. No pyszka. Jak na nalewkę zdrowotną. Oczywiście musiałem przelać. Przecież dobrze policzyłem wszystko. Oprócz tego, że te butelki mają po 700 ml, a nie po 750 ml. No to odrobinka mi została do skosztowania na świeżo. Uderza nuta korzenna i ziołowa. Słodko, cytrynowo. Trochę chmielowo, no ale ja dodałem hul melona. Znaczy tego chmielu hul melon. W instrukcji obsługi jest napisane, aby tą nalewkę już po całkowitym sklarowaniu podawać na ciepło. Więc jeżeli ją można pić jako nalewkę zdrowotną, a ona jest taka pyszniutka, no to rewelacja. W instrukcji obsługi napisane jest również, żeby trzymać nad tym osadem około miesiąca czasu, czyli z dodatkiem przyprawy korzennej. Ja myślę, że dużo wcześniej odda wszystko, co ma najlepsze. I teraz pytanie, czy zrobienie zdrowotnej nalewki we własnym zakresie jest trudne? Odpowiedź brzmi nie. Zrobienie nalewki zdrowotnej we własnym zakresie wcale nie jest trudne. Pamiętaj, odpicuj swoje alko! Nieustannego zdrowia Państwu życzę.